Dzieja. A jednak stale powraca pan do medycyny, prawda, panie Suchu? Ponieważ moim przeznaczeniem jest nieść ulgę w cierpieniu. Kiedy człowiek cierpi, nikt inny, lecz właśnie ja przychodzę z pomocą. Wszystkimi możliwościami staram się natychmiast zlikwidować źródło cierpienia. Oto kim jest. I właśnie dlatego został pan dentystą, prawda, panie Sułku? I to dentystą niezwykle wszechstronnym, panie Elizo. Musi pani wiedzieć, że nieobce mi są borowanie, rwanie oraz wykonywanie protez wszelkiego typu. W tej właśnie pracy przydały się panu na pewno doświadczenia wyniesione z poprzednich pana zajęć, prawda? O tak, każdy z poprzednich zawodów dał mi wiele. Cicho, zabolało? Strasznie. To nic, omsknęło mi się wiertło. Zaraz pani przejdzie. Już lepiej, panie Sułku, już lepiej. Stolarka dała mi zręczność palców. Hydraulika, umiejętność zatykania wszelkiego typu dziur i tak dalej, słowo z honoru. Nie ma pan pojęcia, jak się cieszę, że został pan dentystą. Tak? Dlaczego? Ponieważ mogę teraz bezkarnie, siedząc na tym krześle, patrzeć prosto w pana oczy. Och, panie Sułku najdroższy, jestem gotowa znieść każdy ból, żeby tylko na pana patrzeć. Cicho. A raczej niech pani krzyczy, jak zaboli. Wtedy mam pewność, że dochodzę do nerwu. Nie będę krzyczeć. Zacisnę zęby i nie pisnę ani słówka. Nie radzę pani zaciskać zębów. To może się źle skończyć, uprzedzam. Cholera jasna, co za pacjent mi się przytrafił. No czym pan się martwi, najdroższy panie Sułku? No nic, dosłownie nic tu po mnie. Boże, dlaczego? No wszystko ma pani w największym porządku. A jednak coś tam pan borował, prawda? No z braku laku chciałem wywiercić otwór w zdrowym zębie. A tu nic z tego. Cholera jasna. Dlaczego, panie Sułku? Ojej, jak mogę panu pomóc? Nijak. To chciałabym, żeby odniósł pan choćby najmniejszą satysfakcję zawodową. Co robić, panie Sułku? No nic, zdrowego zęba wiertło nie chcę brać. A może mógłby mi pan pozakładać tak zwane koronki? Po co? Ot tak, no choćby dla wprawy. Jeżeli to pana urządza, proszę, jestem gotowa. Och, kocham pana, panie Sułku. Cicho, nałożyć koronki. No niezła myśl, cholera jasna. Nałożę pani koronki na całą dolną szczękę. I na górną. Błagam pana. No mogę i na górną. Ale numer, słowo honoru. Pierwszy raz mi się zdarza coś podobnego. A przecież jestem już dentystą od szeregu godzin. Coś podobnego. Na dolną i na górną. Szerzej. Szerzej. Teraz wezmę miarę. Aha. Następnie wykonam koronki, a potem wystarczy je po prostu zamontować. Szerzej, panie Elizo. Tak, to mi wystarczy. Trochę musi poboleć. Calówka ledwo się mieści. O Boże. No już, po wszystkim. Czeka mnie teraz spora robota. Ma pani niestety 28 zębów. A więc musi pan wykonać 28 koronek, prawda? No zgadła pani. Pomogę panu. Bo jeszcze czego? Spartoliłaby pani materiał. Zrobię to sam. Wie pan, panie Sułku, co? Co? Ja czasem nie znajduję słów, aby opisać pana wdzięk. Tak, to rzeczywiście niełatwe. Wiem coś o tym. Sam się czasem zacukam. Nieraz powtarzam sobie, Boże, jakże opisać tego wspaniałego, szlachetnego i mądrego człowieka. Jak przekazać prawdę o nim i jego czynach. Jakże powiedzieć o tym, że kiedy się go raz poznało, chciałby się z nim być w każdym miejscu kuli ziemskiej, której ogrom przy nim nie przeraża. Dobrze mi z panem, panie Sułku. Cicho, dobrze. I w domu, i tu, w tej przyczepie. A propos, trzeba będzie ją przepchnąć w inne miejsce, od parę ulic dalej. Niech pani opasze się tym łańcuchem i do roboty. Oczywiście, panie Sułku.
Chcę jednak przedtem o coś zapytać. No byle szybko. Już, panie Słuchu. No co, rany? No czemu zamieszkaliśmy w przyczepie? Mamy przecież swój dom. Ponieważ zostałem przenośnym, wędrującym dentystą. Nie wiedziałam o tym, prawda? Prawda. Moja zasada brzmi, nie pacjent do lekarza, a lekarz do pacjenta. Ach, to tak. To tak, no, do roboty. Już się przepasałam. Nie, niech pan nie wychodzi. Sama doczepię przyczepę. Najdroższy panie Suku. Ach, jest pan przecież straszliwie zajęty. Chcę mieć jak najszybciej te koronki pana roboty. Robię je z folii aluminiowej. Będą miały wspaniały połysk. Słowo honoru. I tak wędrowaliby od wsi do wsi, od miasta do miasta, niosąc ludziom pomoc i ulgę. Wędrowaliby, gdyby nie gajowy Marucha, który od tak, dla kawału, wypuścił powietrze z obu opon holowanej przez panią Elizę przyczepy.